To była Ania Sobera, zwana przez niektórych Wisławą. Ale to jest właśnie opowieść o tym, że zobacz, wyszła z sieci, czyli z tego interneta i od razu była taka zła. No właśnie, bo... Dzieci nie powinny siedzieć w sieci. Nie powinny, bo to się źle kończy. Aniu, mieliśmy dzisiaj anielski chór, prawie anielski na scenie. Teraz ty tam hit diaboliczny i masz nam zaprezentowałaś. O czym to była opowieść, ta etiuda podniebna? To są narodziny Pandory. Pandory, a co to jest? To spektaklu Prometeusz. A to ta, co miała puszkę. I do niej wlazła i potem nie mogła wyjść. To będzie później w naszym programie. Aniu, czy jesteś zadowolona ze swojego występu? Jak najbardziej. To dobrze, bo ja też. Ciekaw jestem, co o nim myślą jurorzy. Augustin wykrzyknął jakieś słowo pod koniec swojego występu. A to coś zmieni? To Ania! Może dużo zmienić. Ania! Augustin? Ale zobacz, wujek Gucio się dzisiaj też na czarno ubrał. Ale co powiem ci tak, Aniu, wujek Gucio jest pod mega wrażeniem. Mniejsze zło, 665. Ja powiem tak, w Las Vegas każdy hotel ma swój show. W Las Sherwood ma każde drzewo. Gdzie występują najlepsi artyści na świecie. I uważam, że tam jest miejsce na taki występ jak twój. Była naprawdę super kompozycja, świetny pomysł. Kilka figur po prostu na najwyższym poziomie. Pokazały ci nowe oblicze i dużo lepsze niż taka stara. Ale nie emigruj nigdzie, do żadnego Las Vegas nie jedź, bo może będziesz nam potrzebna w finale. Co? Wujek Gucio wysłał cię właśnie do światowej stolicy kiczu, a co zrobi Małgosia? Aniu, no co ci powiem, tak, gdybym była rybakiem i wyłowiłabym taką rybkę z sieci, która miałaby spełnić moje trzy życzenia. Jeśli to się zaczyna. To prawdopodobnie... Sandacz. Globalny poziom wód by się podniósł. Nie. Kochana, to był rewelacyjny występ, jesteś genialna kobieta. Małgosia zgrabnie nawiązała do zaczynającego się właśnie w Warszawie szczytu klimatycznego. A jak spuentuje występ Agnieszka? Jak możesz? Za coś takiego w życiu dostarczyć. Małgosia Socha, nie? Myli w zimie ukochanej kobiety. Aniu, jeśli to kogoś jeszcze nie interesuje, bo wiecie, nie? Aniu, bardzo się postarałaś, ogromna praca, no i właściwie Augustyn wszystko powiedział, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że no, kobieta nie jedno imię ma i ty byłaś bardzo liryczna na castingu, teraz pokazałaś się z zupełnie innej strony, w każdej tej odsłonie jesteś rewelacyjna. Brawo. Brawo.